galerii zawarte w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu można oglądać wystawę plastyczną Barwy Prowincji 2. Jest to wystawa łącząca pracę uczestników warsztatów artystycznych prowadzonych przez Fundację Stara Szkoła w Podzamczu, połączona z wystawą poplenerową Eger 2017. Zawsze lubiłam malować. Malowałam dawniej jakieś akwarelki, a od paru lat zajęłyśmy się malarstwem takim przy pomocy właśnie instruktora pani Doroty Słupkowskiej. Zajęłyśmy się malarstwem takim może troszeczkę bardziej artystycznym. Po prostu kocham to. Zawsze lubiłam prace ręczne w szkole. Pracowałam w przedszkolu, też musiałam przygotowywać różne obrazki dzieciom do zajęć i to mnie gdzieś wciągło. I to jest właśnie dla mnie taką odskocznią od samotności. I idę sobie do dziewczyn i pracujemy. Ta wystawa zbiorowa łączy wiele prac kilkunastu osób z gminy Ogrodzieniec, które zajmują się malarstwem. Jest to grupa amatorów, ale amatorów o takim poziomie umiejętności, że tak naprawdę mogą mierzyć się z zawodowcami. Ja mam wielką przyjemność prowadzić z nimi zajęcia już kilka lat. To są wspaniali ludzie, zgrana grupa, bardzo otwarci i bardzo pracowici. I dla mnie, jako osoby wykonującej wolny zawód, to też wysoka poprzeczka, bo tak naprawdę mnie to też mobilizuje do malowania. Wystawę można oglądać jeszcze do końca maja. Dla mnie to jest wspaniała sprawa, bo ja się mogę też realizować zawodowo. Nabieram doświadczeń, których prawdopodobnie nie zdobyłabym, będąc jakby na innej ścieżce zawodowej. A gdyby ktoś mnie spytał, po co ta plastyka, po co to malarstwo, no to tak bym powiedziała, że tak jak muzyka łagodzi obyczaje, to malarstwo i artyści dodają małym miasteczkom kolorytu. I tak naprawdę dużo łatwiej o takie relacje społeczne, lepsze, bo po prostu ludzie stają się wrażliwsi i dużo lepiej się ze sobą kontaktują. Fundacja oprócz grup dorosłych prowadzi też zajęcia dla dzieci oraz warsztaty familijne. Myślę, że to jest rozwijanie swojej pasji. Bardzo lubię tutaj robić różne rzeczy, bo nie tylko malujemy, są to również rękodzieła. Bardzo zajęcia są prowadzone w bardzo przyjemny sposób, dlatego myślę, że przyciągają tutaj nie tylko z gminy Ogrodzieniec dzieci. My raczej stawiamy na taką spontaniczność dziecięcą i też chcemy, żeby te zajęcia, które tu prowadzimy, one były trochę odskocznią od tego, co proponuje szkoła, bo w tej chwili ja tak obserwuję, też nie pracuję w szkole, że jednak ten program trochę te dzieci tak zamyka w takich poszczególnych jakichś sektorach. Natomiast my jakby obserwując też i patrząc, jakie dzieci robią pracę, że jednak mają tą wyobraźnię i tu można po prostu troszkę poszaleć. Fundacja Stara Szkoła to nie tylko zajęcia dla różnych grup wiekowych. Prowadzi też cykl szkoleń dla instruktorów i animatorów kultury, plenery malarskie, konkursy, zajęcia okazjonalne i świąteczne.